Cześć, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Jak widać, dzisiaj siewy rzepaku na nowym polu. Tutaj, jak już zaznaczyłem, tutaj też będzie rzepak, bo przez przypadek puściłem sobie fenda i pojechał. O, właśnie zaraz tam będzie siane w tym momencie, bo tylko zjadę sobie z górki, żeby mieć prędkość jeszcze, bo pod górkę i tak nie podjadę. A tutaj będę sobie po odcinku wałował ktoś, jakiś ciągnik. Jeszcze coś się rozwaliło i niestety po rzepaku. Nie wiem, czy na wszystkich polach jak będzie, ale widzicie, ślady zostały. Nie wiem dlaczego, tak? Wiem, to nie jest realna seria, więc... A, dobra, może być i w tym miejscu, bo tutaj miał być rzepak. O, w sumie jak już jestem w tym dość fasze, to zaraz to sprawdzę w sumie. Czy tutaj zrobię tak samo? Takie na tym rzepaku, bo się zdziwiłem, że ja wjechałem i zostawiał ślady. No tak, tylko zostałem tutaj kurs wygenerować, to też trzeba zadać, nie? Bo te pole jest tak zrąbane, znaczy zrąbane, bo tu jest za dużo tych kątów. Tu jest kąt. No tutaj jest akurat w miarę szeroko, ale tu jest wąsko i tu jest wąsko. No i niestety tak to wygląda, nie? Ale dziś wygenerujesz? O, dobra, nawet spoko kurs wygenerowało, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewałem się, że w tą stronę kurs wygeneruje. Naprawdę, myślałem, że będzie rypać z góry na dół, jak zawsze. Nie, to po prostu to jest średniskiem rzepakowym, jest tak? No tutaj widzicie, są ślady od... Trybina, bo ja tu Trybinem prosiłem. Znaczy Cosplay. I po prostu ty normalnie stasiał. Nie wiem, porąbane to. No także tak, tu rzepak. Tutaj rzepak. No niestety dopiero się teraz kapnę, że jest rzepak po rzepaku, ale ciul z tym. Tu będzie jeszcze rzepak. No jeszcze tu tylko chyba będzie rzepak. A tutaj ta reszta pól to coś tam na wiosnę zasieje. Pewnie soje. No a tutaj miała być trawa. Ale chyba będzie to soja na razie jeszcze. No dobra. Oczywiście mam 28 minut jeszcze na ten odcinek. Więc tak nie jest za dużo. O, ile zasieje, tyle zasieje, bo tutaj jest strasznie ciężki teren. To jest bardzo ciężki teren nawet, bym powiedział, do siania. W sumie tam obok też. Więc tutaj trochę pójdzie czasu na to zasiejenie. Tego sobie wziąłem pod skosem. Tutaj, żeby też w jedną stronę szybko zjeżdżać, a w drugą to tak, żeby nie piłować tego ciągnika pod górę. Chociaż i tak w sumie już chyba tą najgorszą górę mam zasianą. Tak sobie teraz myślę, że teraz chyba tą najgorszą górę mam zasianą. Teraz już będzie trochę lepiej. Jest tam na rogu też widać, że strasznie jest stromo, nie? No ale co tam? Się da, wszystko się da. No i teraz już wiesz, że na ten kawałek pola tutaj gdzie jest z górki, no to zobacz zaraz jak idzie, nie? Zaraz fend wyrywa aż do przodu. Tak idzie. Oczywiście 15 na GPS-ie 15 metrów. Tutaj trochę nie mógł sobie kombajn poradzić, więc musiałem wręcz tutaj skosić ten kawałek. O, tam jedzie. Jadą 4 koła, więc jedzie tak szwar. A tutaj wały dopiero puszczę, jak będzie zasiane. No tak, no dopiero jak będzie zasiane, bo to się je w tą stronę, nie? Ale musiał chyba ze dwa razy dookoła wtedy zrobić sobie poprzecznik najbliżej, wtedy może wały puścić. To też by w sumie nie było takie aż głupie. Tak sobie teraz pomyślałem, że to chyba nie było aż takie głupie. Znaczy, no jeszcze nie, ale później jak tu będą wały.
Muszę tutaj kurs wygenerować na wały już i niech on by tutaj sobie jeździł. I teraz pytanie, czy on przejedzie przez te ka... Dobra, przejedzie. Chciałem się zapytać, czy przejedzie przez te kamienie, czy się jednak zablokuje, ale jednak opcja wyszła ta pierwsza i w sumie najlepsza. Powiem wam tak, że z jednej strony się w sumie spodziewałem tego, że ten siewnik poskoczy sobie. No bo w 19 tak samo robił. Mocnik B zakończył pracę, więc zakończyli wały, robotę, więc okej. Okay. Więc to jest wszystko gitara. No, wiedziałem, że tutaj gdzieś GPS będzie, więc tak mniej więcej się ustawiłem. A ja do lewą stroną, żeby troszeczkę mniejszą górką podjechać. Chociaż wiadomo, że i tak za dużo to różnicy mi nie zrobi, nie? Ale... Ja pierdzielę, ty! Fint ma co robić. Lengrad pokonał ten zestaw. 5 na godzinę. Więcej nie chce iść. 4. 5. Nie chce iść więcej. Fint ma co robić. Cyk. Dobra, tutaj też być. No i dobra, ja mam jeszcze 24 minuty, bo wtedy będzie leciała ciężarówka przez Stany, więc ja muszę to obejrzeć. No a później po ciężarówce na pewno będę sobie jeszcze nagrywał coś. Odcinek na środę mam, czyli teraz już na czwartek muszę nagrać. Bo ja chcę dzisiaj jak najwięcej wyciągnąć tych odcinków. Aby potem, jutro jak będę miał wolę, to tylko sobie siedzieć. Sobie siedzieć i ogarnię save'y na przykład. Ogarnię save'y albo już od razu... A bo już od razu tej mapy nagrywać sobie, tak? Teraz myślę, czy w tym tygodniu, nie wiem, czy przypadkiem dwóch fletów na osadzie nie wydać, ale chyba nie. Wiem, że flet na osadzie to jest fajna seria, no ale bez zasady, nie? A później będzie takie coś, że będą dwa Lengrady musiały być w tygodniu, jak się skończy Baleron. No chyba, że Kruk za potem wróci, to wtedy... To wtedy myślę, że jak będą... Właśnie, muszę się Kruka spytać. Bo on się mnie pytał dzisiaj kiedy, ale... Kiedy bym chciał nagrać? Czy nagrać? On się spytał, kiedy Kruk za potem będzie tylko. A ja mu nic nie odpowiedziałem. Powiedziałem, że nie wiem. Wiem, co się muszę Kruka spytać, ale pierw muszę sobie ogarnąć wały. Kruk. Tu jest Kruk. On mi teraz nie odpisze, bo jest nieaktywny, ale... Tutaj zrąbałem, bo rzepak po rzepaku zasiałem. To się przyznaje. Dopiero dzisiaj sobie się kapnąłem, że jest rzepak po rzepaku. Ogólnie kapnąłem się, wiecie kiedy? Jak już było pół pola zasiane. Wtedy ogarnąłem, że rzepak po rzepaku jest zasiany. I teraz pytanie, czy ja będę mógł tutaj wały puścić? Chodzi mi o to, czy on dobrze ten kurs wygeneruje, czy... W sensie, czy wygeneruje w tę samą stronę? Czy zrobi na przykład tak, ze z góry na dół, tak jak pokazuje myszką, nie? Albo tak jak jedzie teraz kurs play tutaj, o, tak jak idzie linia... To linia poprzeczniaka, można powiedzieć. Kruk? Kiedy masz ferie? Bo... Jeśli chcę, albo nie wiem. Dobra, tu... Aha.
Teraz weź mądry i zobacz, w którą stronę. Po skosie, tak? Jakoś. Jakoś po skosie on to ma zrobione. Dobra, mogę w sumie puścić, nie? Chociaż naokoło na odcinku sobie zwałuję, nie? Bo Deutsche Farma 49 minut się, bo no ale wiadomo, że Deutsche Farma większy zestaw, więc. Kurde, co są moje drugie bały? Teraz najlepiej bym musiał zobaczyć w tym miejscu. Dwa kółka zrobimy. Teraz pewnie 3 godziny będzie znowu. A patrz, jak się powiem. Ty! Ej, zarąbiście to wygenerowało. Naprawdę. Ej, bez kitu. Fajnie to wygenerowało. Bo wygenerowało tą samą stronę. Ej, zarąbiście. Tak, bo jeszcze od tej strony będzie. To ale zarąbiście, ty! Ole jaja! Ole zarąbiście wygenerowało to faktycznie, ty. Tylko, że ja teraz muszę grzać przed nim i mu zrobić poprzeczniak. Tam na dole. Czy poprzeczniak? No naokoło tutaj objechać te pole i tyle. Ale zarąbiście wygenerował ten kurs, nie? Muszę zapamiętać, że w tym roku trzeba kursy generować, bo wtedy tu szybko się generują. Bo tak to jak kosiłem siano na dole, robiłem kurs, to tak długo to generował. Że to szok, nie? I niedowierzanie. Tęskniwałem pędzi, jak to się zablokował. I siewnik się zablokował. Zaraz muszę go odblokować, tylko muszę jechać na dół. Po to, aby miał tu zasiane coś. A te górki nie powinienem nic zrobić headerowi. Jak nie, to najwyżej trochę będę głaskał później. Jak będzie czas. Tą pierwsze żniwa to zweryfikuję, tak? No i dobra, jadź, to tam, że róg jest niedosiany, to wyrąbane w to. Wały są tam, więc w sumie trochę blisko są. Ale najważniejsze jest to, że siewnik jest szerszy od wałów, nie? Więc ja te 2-3 metry będę miał zapasu. Niby 3 metry, ale widać, ja tak nie do końca też jadę równo, nie? Tutaj akurat fajnie idzie, bo z górki. Więc ja sobie pójdę te 28. Ale no tutaj to akurat modlecę kawałek, ale potem już dalej już będzie pod górkę tam. Więc tam już tak nie pociągnę z tym siewnikiem. To jest chyba nas oryginalny kształt pola, bo ja tutaj nic nie doorywałem, chyba tylko tam troszeczkę doorałem. Tam na tym zyndzu, tak mi się wydaje. A tak to wszystko jest oryginalne. Tak jak tutaj Gian namalował, to tak w sumie zrobiłem pole. Na razie jeszcze idzie, bo jest prosto. Nie, no mówię, na razie dwa balerony muszą być na kanale, bo trzeba szybko skończyć baleron. Ja muszę też w ogóle go szybko nagrać do końca, nie? Do końca, powiedziałem, do końca stycznia sobie nie nagram, to wtedy już będzie dupa. Bo ja nie mogę tak długo tej serii ciągnąć, nie mogę. A tutaj Lengrad też już wymaga podwojenia. Oczywiście po baleronie, tak? Na razie jest raz w tygodniu, ale później będę musiał dwa razy w tygodniu się pojawiać. Ponieważ iż gdyż będzie musiał się pojawiać dwa razy w tygodniu, bo będzie już najbliżej do zakończenia, tak? Ale też nie chcę tych serii trzymać tak długo. Bo mam inne ciekawsze serie do nagrywania, na przykład 2000 Krów. Co prawda tam jest timelapse, no ale. Albo na Wielmoże wolę sobie poświęcić 2 godziny niż siedzieć na, powiedzmy, niż siedzieć sobie 4 godziny na przewijaniu czasu na Hojbaleronie, bo tak to wygląda. Że ja autentycznie siedzę 4 godziny na Hojbaleronie, żeby przewinąć czas. Między październikiem, czy tam. No, nieraz jak nie robię listopadowego odcinka, no to wiadomo, że to jeszcze więcej czasu zajmuje. Bo to najczęściej ostatni odcinek jest w październiku. Październik, może listopad, zależy jak tam wypadają żniwa, nie? Ale najczęściej w październiku staram się kosić. Bo w październiku jeszcze są fajne kolory. No, bo tam w listopadzie to już tak. Wiadomo, te drzewa są już takie łyse.
No i jedziemy dalej, tak? Chyba, żeby sobie trochę przyspieszyć robotę. To ja chyba teraz się będę musiał odwrócić, najlepiej by było. Wtedy, bo będzie lepiej wtedy, żebym ja z tej górki zjechał tutaj. Niż wtedy znowu się tam spinać, tak? Bo tam jest trochę mniejsza górka do spinania, więc... Ale wały mnie zaraz dogonią, bo już czuję jego oddech na plecach. No ale no niestety wały mnie nie wyprzedzą. Znaczy no, niestety, na szczęście, o. 15 minut odcinka, więc postaram się to zasiać całe. Bo jest 15 minut odcinka, ja powiedziałem, że 3-35 minut odcinka chcę zrobić. Bo było 16.20, chyba 8, jak zacząłem nagrywać. No ja o 17 idę oglądać mój serial, więc... No a później będę musiał iść leto na osadzie nagrać. No i oczywiście M-Click. A na M-Clicku co? Czerwiec chyba. Chyba czerwiec, tak, bo teraz był... Teraz był marzec. Marzec albo kwiecień. Kwiecień chyba był, bo co jechałem. A ja wszystko zaciąłem? Wszystko zaciąłem, no. No. Powiem wam tak. Idealnie się wyrobiłem, nie? Tempomat włącz, bo coś mi słabym tutaj ciągnie. A ja po prostu tempomatu nie włączyłem. Ale widzę, że dość się uwinąłem z tym sianiem. Teraz jak tutaj będą te dwa poprzeczniaki, to już też będzie dużo łatwiej, nie? No, już nie będę musiał tak głęboko wierzyć te pole. Bo najwięcej czasu zajmuje na wyjechanie na miedzę. Na drogę. Bo wiadomo, że na drogę wyjechać to jest górka już. Tutaj wały akurat trochę lepiej sobie radzą, no bo ma silny ciągnik jest. Znaczy pewnie jakbym Steyera zapiął, to trochę lepiej by było, bo silniejszy, jeszcze silniejszy jest. A Steyer będzie potrzebował pługa. Znaczy pługa. Tego do stworzenia pól. Bo będę musiał pola powiększyć. Te nowe co kupiłem, no i przede wszystkim je połączyć. Na razie jest sierpień, więc nic nie przeskakuje, no bo na kolejny odcinek prawdopodobnie już na wrześniu będzie. Teraz nif już nie będę nagrywał, bo nie mam w sumie nif już. Wszystko jest skoszone na szczęście. Wały się już rozpędziły, bo widzę go. Znaczy, no nie widzę go, ale on gdzieś tam za domkiem jest. Tutaj widzicie, że nawet zakład sobie zrobiłem troszeczkę. Przejechałem. Bo to są dosłownie te 3 metry, co zostały, nie? A tak widzicie, też staram się na zakład tutaj siać trochę. No bo to, aby tam później nie było problemów. Dobra, tutaj może być ten narażnik zrobiony, jak nie będzie lekko dowałowany, to tam wiadomo, nie? Ale on powinien to dowałować, bo jak będzie jechał później paskami, to on to powinien dowałować sobie, więc... Czyli od 18, znaczy prawie 18, bo 17.40 się kończy, więc mam 18.40, 19.40... 5 godzin prawie, pod nagrywania odcinków, nie? Więc no trochę trzeba sobie ogarnąć. Może dwa flety sobie nagram razu, albo dwa, albo trzy flety, jak mi się uda. Bo nie wiem, ile to jest ogarniania save'a tak naprawdę. Na pewno wiem, że tam jest październik, takie siewy są. Na pewno tam muszę orkę zrobić na odcinku. Orkę dokończyć, no i siewy zrobić, to ja wiem tyle, tak? A potem chyba trzeba będzie przewijać? No tutaj Elengrad, no tutaj to bym musiał jeden dzień przewinąć, żeby sobie mógł zrobić... Znaczy, no, rzepaku jeszcze jedno pole, tak? A na wiosnę dopiero będzie siew. Ale może na odcinku bym zrobił powiększanie pól? Może w kolejnym odcinku bym sobie zrobił powiększanie pól i wtedy do tego siewy? No, ale teraz dosłownie, widzicie? Dojechałem tutaj na styk. Że ja zdążyłem to dosiać, a... No, a... Dojdź tutaj już przyjechał z wałami. No i teraz powinno to pójść do siebie, tylko teraz wiadomo, że zjebałem. I to przyznaję się, bo widzę, że pod największą górę się zacząłem pakować. No ale dobra, no już trudno. Muszę to zasiać i tyle, nie? Bo tam 2-3 kółka dalej to już będzie trochę lepiej szło, bo już nie jest taka górka duża, widzę.
W sumie tą największą górę mam zasianą, nie? Ale tutaj się widać, że zaczyna jak na czwórce, w sumie ta góra. Ale mieli fest ten fed. Ma co ciągnąć. Pa, 157 już ma ty. Wielmoża. Zarobiście. Podoba mi się to. Im więcej, tym lepiej. Im więcej wysiedleń, tym więcej ludzi będzie znało mój kanał, nie? I wreszcie może te 1300 subów będzie. Bo brakują 4 subskrypcje do 1300. Znaczy, no może już jest, nie wiem. Bo tego to ja nie powiem wam. Aktualnie jest niedziela 16:50 i jest 12:96, o tak powiem. Że brakują 4 subskrypcje do 1300, nie? Pewnie jakbym live'a zrobił, a może jutro zrobię live'a nawet. Zobaczę, pomyślę. Może jakbym jutro live'a zrobił, to może bym to dobił. To w sumie ostatnio robiłem live'a. Dzień przed Trzech Króli, czyli w piątek robiłem, tak? Tak, w piątek robiłem, piątego. No to powiem wam, że nieciekawy był na tym live'ie. Jedna osoba była, maksymalnie dwie były, nie? W najwyższym momentowym szczycie. No ale trudno. Tak to wygląda do zasiania. Tutaj jest siewnik, a wały są tu. W sumie to trochę te wały, tak nie powiem, że nie, ale podgoniły. I ja tutaj za cholernie dalej, jak on to będzie siać, będzie od góry, nie? A jak on to będzie wałował? Tu chyba od góry też będzie wałował, z tego co widzę. Według tych pasków. No ale no nie, na razie niech sobie tam działają sami, nie? No i teraz już widzicie, już mniejszy przejazd był. Mniejsze kółko, znaczy mniejsze kółko. Trochę mniejsza górka była na przejeździe i już jechał sobie 9, a nie 5, nie? O, tam będzie Żyd, bo za blisko jechałem. No ale na szczęście tutaj z górki dużo idzie, robi robota, nie? Dobra, rozpędzam dziada. Wiadomo, że jak włączy siewnik, to też trochę więcej mu mocy odejdzie, nie? Ale 12-13 jedzie, widzicie. No bo tu już jest płasko. Znaczy płasko. Powiedzmy, że jest płasko jak na to pole, nie? No tu już jadę tylko, tu już jadę 10, no to jest dużo szybciej, tak? A tam na początku tego odcinka widzieliście, że jechałem 4 na godzinę pod górę. Na sapie też jechałem 4-5 na godzinę, a snapa wysyłałem jakieś 15 minut temu. I tutaj jest zróżnicowanie terenu duże. Tu pod górkę słabnie trochę na końcu, ale to wiadomo, nie? Muszę jest trochę bardziej pionowo, ale... Ale tak to ogólnie cały czas jedzie te 10 na godzinę, stara się jechać pod tą górkę. Więc jest dobrze. No bo ja tak powinienem wtedy nawrócić. Trochę dalej, no ale dobra, już tego Żyda nie będę poprawiał tam wyrąbane, nie? Ja chciałem zacząć, czy to już jest nawieziony na maksa w takim razie. Powinno być. Tak, jest nawieziony na maksa. Jest nawieziony na maksa, bo widzę. Tutaj też jest nawieziony na maksa, więc... O, w ostatniej chwili zobaczyłem, że ten, że trzeba się włączyć, ty. No nie! Oni się je butli. Ale ty, zero komunikatu, nic. Gdybym na nawet nie spojrzał, to bym nie wiedział, naprawdę. To już dowołuje to do końca. O! I tutaj sobie na razie wał zostawię, bo ja chcę, żeby ten siewnik trochę odjechał. Ja muszę zacząć, czy mam coś w ogóle na zimę do sprzedaży. Aha! 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 Okej! Okay. No i sorga, 20 ton.
Tam 18, no dobra, ale. Ale widzę, że cały pociąg, ponad pociąg będzie. Przecież muszę dwa pociągi zamówić na pszenicę i na jęczmień. I trzecim dopiero sorgo zabrać. O, to będzie ciekawa sprzedaż. Trochę kasy wpadnie, wiadomo, nie, ale. No, bo to był ten sezon, gdzie miałem dużo jęczmienia i pszenicy. Zero sorga miałem, zero tego. Zero soi. Bo tak najwięcej na soi zawsze zarabiałem. No tutaj będę starał. Teraz zasieję jak najwięcej soi. Teraz. Czyli te wszystkie pola teraz będą w soi. Tylko oprócz czwórki jeszcze, bo czwórka jeszcze będzie rzepakiem. A tak to wszystkie będą w soi. Bo wiadomo, że jak będą w soi, to i będą pieniążki, nie? A jak będą pieniążki? A jak będą pieniążki, to będą nowe landy. A jak będą nowe landy, no to będą i pieniążki. Znaczy, jak będą nowe landy, to będzie więcej pól i wiadomo, że będzie bliżej do końca serii, tak? Żeby nie było, że ja Legrada się wszystko. Nie, no to tak nie będzie, co? Żartowałem. To teraz taka bardziej bujda poszła, no ale. Ale pół mapy jest wykupione, nie? To bym musiał szybko włączyć tutaj dwójkę, jedynkę od razu. Aby tutaj już rzepak zasiać, nie? Ja to muszę połączyć zaraz po odcinku szybko. Bo tutaj teraz sobie połączę to resztę na odcinkach. Najlepiej jeszcze dwunastkę, jakby się dokupiło, nie? 300 tysięcy teraz kosztuje. Ale myślę, że chyba się uda. Tutaj będą się połączyć, to będą się połączyć. No tutaj na razie tak chyba, taką melkę pole zrobię. Chyba tak będę musiał zrobić, że tam w Elkę będę musiał zrobić pole. 3 minuty odcinka zostało, ja mam tyle do siebu. Kurwa, nie uda się. No dobra, siewnik wyjechał na górkę, więc niech on sobie tam sieje, bo trochę tam będzie miał do siebu. Zumie, poczekam sobie 5 minut. 5-10 minut po sobie poczekam. No i tyle, nie? Tutaj się będzie wałowało, bo wiadomo, tak? Tam już powoli sobie wałuje od góry. Coś tam zwałowało, nie? A, czyli tak w sumie nawet dobrze tutaj widzę, że jest zasiane. Że on wała mi tam tylko parę centymetrów, nie? Parę centymetrów tylko zbrakło, żeby było dobrze zasiane. Żeby mógł cały wał mi zwałować, tylko tam no dosłownie 10 cm zbrakło, nie? No i to tam wieta. To jest taki tam szczególik. Dobra, trzeba sobie tyle rozwalić już. To najlepiej głos wyłączyć. Ja to chodź! Głos wyłączony. Ja sobie obserwuję, bo niby 2 minuty zostało do odcinka. Ale znając telewizor, to ty będzie przedłużone. Będzie przedłużone, to będzie jakaś reklama jeszcze. No to to. To tak pewnie z 5 po pewnie się zacznie. A nie, jednak. A jednak nie ty. Teraz będzie jakaś szybka reklama i za 2 minuty się pewnie zacznie. No i dobra. Tak mam tu 3-4 przejazdy. Nie wiem sobie na tyle to zostało, ale tutaj już niewiele zostało, bo to jest płasko, to już widzicie, teraz już jedzie full boot siewnik, nie? Więc elegancko, to mi się podoba, że już będzie ten. Tutaj też jest dość dużo zwałowane już. Tutaj ten się tam wspina. Niech się wspina. Ja będę i tak siedział tutaj przy komputerze. Znaczy obok komputera. Więc tyle jak się tam stuknie. Albo coś, no to wiadomo, tutaj będę. Będę po prostu miał tak. Będę się obracał do komputera co jakiś czas. No jak będzie reklama, to na pewno. Dobra, wiecie co, ja chyba kończę ten odcinek, bo już się zaczęło. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, 30 minut odcinka, na razie, cześć, pa, pa.